Hejka wszystkim. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Silmarillionem. Część trzecia. Zatytułowana jest Valaquenta, przynajmniej tak się pisze. Pewnie się to czyta jako Valaquenta czy coś takiego. I sama jest podzielona na kilka podrozdziałów, niemniej jednak myślę, że przeczytamy dzisiaj całość. A więc zaczynajmy. Valaquenta. O Valarach i Majarach według świadectw Eldarów. Eru, jedyny, który w języku elfów nosi imię Ilúvatara, na początku wywiódł ze swoich myśli Ainurów. Oni zaś grali i śpiewali wielką muzykę przed jego obliczem. Z tej muzyki począł się świat. Ilúvatar bowiem nadał pieśni Ainurów postać widzialną i ujrzeli ją jak światłość w ciemnościach. Wielu z nich zakochało się wówczas w piękności świata i w jego historii, gdy zobaczyli, jak się rodzi i rozwija w objawionej im wizji. Dlatego Ilúvatar obdarzył ich wizję rzeczywistym bytem, osadził ją pośród pustki i zesłał tajemny ogień, aby się wiecznie palił w sercu świata, który nazwany został Ea. Potem ci z Ainurów, którzy tego pragnęli, powstali i weszli w świat, a stało się to u początku czasu. Wzięli na siebie obowiązek ukształtowania świata, aby własnym trudem uczynić go takim, jaki objawił im się we wizji. Długo pracowali w obrębie Ei, w przestrzeniach, których rozległości myśli elfów ani ludzi nie jest zdolna objąć, aż w oznaczonym czasie powstała Arda, Królestwo Ziemi. Wtedy Ainurowie przyoblekli ziemskie szaty, zstąpili na ziemię i tam zamieszkali. Valarowie. Najmożniejsze pośród tych istot elfowie nazywają Valarami, potęgami Ardy, a ludzie często nazywali je bogami. Jest 7 wielkich Valarów i 7 jest też Valier. Wyliczymy ich imiona w takim brzmieniu, jakie nadano im w mowie elfów, żyjących niegdyś w Valinorze. Chociaż elfowie osiedlili wśród ziemi, nazywali ich w swoim języku inaczej, a ludzie nadawali im wiele różnych imion. Oto imiona władców wymienione we właściwej kolejności. Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lórien i Tulkas. Władczynie zaś nazywają się Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Vana i Nessa. Melkora już się nie zalicza do Valarów i nikt na ziemi nie wymawia jego imienia. Manwë i Melkor byli braćmi poczętymi z myśli Ilúvatara. Ze wszystkich Ainurów, którzy weszli w obręb świata, najpotężniejszy był na początku Melkor, lecz Manwë, najmilszy Ilúvatarowi, najlepiej rozumie zamiary jedynego. To też on miał być, gdy się dopełni czas, pierwszym z królów ziemi, władcą całej Ardy i wszystkiego, co na niej istnieje. Manwë z rzeczy ziemskich najbardziej upodobał sobie wiatr i obłoki i wszystkie strefy powietrza od wysokości do głębin, od najdalszego rąbka otulającej Ardę zasłony, aż do podmuchów szeleszczących w trawie. Nosi więc przezwisko Sulimo, to znaczy władający oddechem Ardy. Kocha wszystkie chyże ptaki o mocnych skrzydłach, one zaś przelatują i odlatują na jego skinienie. U boku Manwego żyje Varda, pani gwiazd, która zna wszystkie strefy Ei. Piękności Vardy nie ma sposób opisać w mowie elfów czy ludzi, bo w jej obliczu dotychczas jaśnieje światło Ilúvatara. W świetle jest jej siła i jej radość. Z głębin Ei przybyła, aby pomagać Manwemu. Jeszcze przed początkiem muzyki spotkała i odtrąciła Melkora, który ją znienawidził i lękał się jej bardziej niż wszystkich innych istot stworzonych przez jedynego. Manwë i Varda rzadko się rozstają i przebywają we Valinorze. Pałac ich wznosi się ponad wiecznymi śniegami na Ojolosie. Najwyższej wieży, najwyższej na ziemi góry Taniquetil.
Z wyżyn swojego tronu, jeśli Varda jest przy nim, Manwe, patrząc na ziemię, sięgam wzrokiem dalej niż wszystkie inne istoty. Poprzez mgłę i ciemności nad ogromnym obszarem morza. A Varda, gdy jest przy niej Manwe, lepiej niż wszystkie inne istoty słyszy głosy rozlegające się od wschodu po zachód, od gór i z dolin, a także z ciemności, które Melkor rozpostarł nad pewnymi krainami Ardy. Ze wszystkich możnych zamieszkujących na tym świecie Varda cieszy się największą czcią i miłością elfów. Nazywają ją Elbereth i wzywają jej imienia pośród cieni śródziemia. Wielbią ją w pieśniach śpiewanych, gdy gwiazdy wschodzą na niebie. Ulmo panuje nad wodami. Żyje samotnie, nie ma stałej siedziby, lecz porusza się swobodnie we wszystkich głębokich wodach na ziemi czy pod ziemią. Ulmo tylko Manwemu ustępuje potęgą. Przyjaźnił się z nim najściślej, dopóki nie powstał Valinor. Później wszakże rzadko uczestniczył w zebraniach Valarów, chyba że narada dotyczyła najdonioślejszych spraw. Obejmuje myślą całą Ardę i nie jest mu na niej potrzebne jakieś własne miejsce, gdzie by mógł odpoczywać. W dodatku nie lubi chodzić po lądzie i w przeciwieństwie do innych Valarów nieczęsto przyobleka cielesną postać. Jeśli to czynił, budził przerażenie w dzieciach Eru, którym się ukazywał. Groźnie bowiem wyglądał ten król morza, niby spiętrzona fala pędząca w głąb lądu, z grzebieniem piany na ciemnym hełmie, w szacie jak pancerz z łusek leśniących srebrzyście na ciemnej zieleni. Potężne grają trąby Manwego, lecz głos Ulma jest głębszy od głębin oceanu, których nikt prócz niego nie zna. Jednakże Ulmo kocha zarówno elfów jak ludzi i nigdy ich nie opuścił, nawet wtedy, gdy ciążył nad nimi gniew Valarów. Czasem podpływa niewidzialny do brzegu wśród ziemia, albo zapuszcza się dalej wraz z wrzynającymi się głęboko w ląd od nogami morza. I tam gra na swoich wielkich rogach Ulmuri, zrobionych z białej muszli. Każdy, kto raz usłyszy tę muzykę, na zawsze ją zachowuje w sercu i nigdy już się nie uleczy z tęsknoty do morza. Najczęściej jednak Ulmo przemawia do mieszkańców Śródziemia głosami, które są dla ich uszu po prostu muzyką wody. Wszystkie bowiem morza, jeziora, rzeki, źródła i strumienie podlegają jego władzy. Jak mówią elfowie, duch Ulmo płynie wszystkimi żyłami świata. Dzięki temu Ulmo, nawet przebywając w głębinach, dowiaduje się o wszystkich potrzebach i troskach Ardy, które inaczej byłyby ukryte przed Manwem. Aule rozporządza mocą nieznacznie tylko mniejszą niż Ulmo. Podlegają mu wszystkie substancje, z których jest zbudowana Arda. Na początku wiele współpracował wespół z Manwem i Ulmem. On to ukształtował lądy, jest kowalem i mistrzem wszelkich rzemiosł. Lubuje się w kosztownej robocie, wykonując z równą biegłością najdrobniejsze przedmioty, jak i olbrzymie budowle. Jego dziełem są drogie kamienie ukryte wewnątrz ziemi i złoto, które tak pięknie lśni w ręku, a także ściany gór i baseny mórz. Noldorowie najwięcej nauczyli się właśnie od niego i zawsze się z nim przyjaźnili. Melkor zazdrościł Aulemu, który był mu najbliższy myślami i władzą. Długo też wadzili się ze sobą. Melkor starał się skazić i zepsuć każde dzieło Aulego, także w końcu Aule znużył się ciągłym naprawianiem szkód i nieporządków czynionych przez tamtego. Obaj pragnęli tworzyć rzeczy nowe i własne, jakich by nikt inny nie potrafił wymyślić, i obaj lubili, aby chwalono ich umiejętności. Lecz Aule dochował wierności jedynemu i jego woli, podporządkowywał wszystko, co robił. Nie był też zawistny o cudzą pracę. Chętnie się dzielił z innymi sekretami swojego kunsztu. Melkor, trawiony przez zazdrość i nienawiść, w końcu nie mógł już stworzyć nic własnego. Przedrzeźniał tylko złośliwie cudze pomysły i próbował zniszczyć to, co inni robili. Małżonką Aulego jest Yavanna, darząca owocami. Kocha wszystko, co rośnie w ziemi i piastuje w myśli wszystkie niezliczone odmiany roślinności. Od wielkich, jak wieże drzew z pradawnych puszcz, aż do mchu obrastającego głazy i do tajemniczych źdźbeł ukrytych w pleśni. Yavanna między paniami z rodu Valarów odbiera cześć zaraz po Wardzie. Gdy się okazuje jako kobieta, jest wysoka i ubrana w zielone szaty, ale niekiedy przybiera inne postacie.
Widziano ją wcieloną w kształt drzewa, wystrzelającego aż pod niebo w koronie słońca. Jego gałązki ociekały złotą rosą, a ze zwilżonej nią jałowej gleby zaraz wschodziła zielona ruń zboża. Korzenie drzewa zanurzały się we wodach Ulma, w liściach szeptał wiatr manwego. W języku eldarińskim Javanna nazywa się Kamantari, co znaczy królowa ziemi. Dwaj bracia Feanturi, władcy duchów, najczęściej bywają nazywani Mandos i Lorien, ale są to właściwie nazwy miejsc, które sobie obrali za siedziby, a imiona braci brzmią naprawdę Namo i Irmo. Starszy, Namo, mieszka w Mandos, w zachodniej części Valinoru. Jest strażnikiem domów umarłych i on to zwołuje duchy poległych. Niczego nie zapomina i wie o wszystkim, co dopiero ma się stać w przyszłości, z wyjątkiem spraw, których Iluvatar sam jeszcze nie rozstrzygnął. Namo jest sędzią wśród Valarów, lecz wygłasza wyroki i sądy tylko na polecenie Manwego. Za żonę ma Vairé, tkaczkę, która wszystko, cokolwiek się zdarza w czasie, wplata w swoje wzorzyste tkaniny i ozdabia nimi salę w pałacu Mandosa, rozrastającym się wciąż, w miarę jak płyną wieki. Młodszy brat, Irmo, jest panem wizji i marzeń sennych. Nie ma w świecie piękniejszego miejsca niż jego ogrody Lorien, w krainie Valarów, zaludnione przez liczne duchy. Żona Irma, łagodna Este, leczy wszystkie rany i koi zmęczenie. Nosi szarą suknię i obdarza znużonych odpoczynkiem. Nie spotyka się jej za dnia, bo wtedy Este śpi na wyspie pośród ocienionego drzewami jeziora Lorelin. Wszystkie istoty mieszkające w Valinorze czerpią orzeźwiającą wodę ze źródeł Irma i Este, a nawet Valarowie często w Lorien szukają odpoczynku i ulgi od ciężkiego brzemienia Ardy. Potężniejsza niż Este jest Nienna, siostra braci Feanturi, żyjąca samotnie. Nienna dobrze zna smutek, opłakuje każdą ranę zadaną Ardzie przez niszczycielską furię Melkora. Gdy rozwijała się wielka muzyka Ainurów, na długo przed jej zakończeniem Nienna, ogarnięta żalem, przemieniła swoją pieśń w lament. I tak wątek smutku wpleciony został w symfonię świata, zanim jeszcze ten świat się narodził. Nienna wszakże nie nad sobą płacze, a ci, którzy jej słuchają, mogą się nauczyć miłosierdzia i wytrwałości w nadziei. Nienna mieszka na zachód od zachodu, na pograniczu świata. Rzadko odwiedza Valimar, miasto radości. Częściej bywa w pałacu Mandosa, znajdującym się w bliskim sąsiedztwie jej siedziby. A ci, co tam czekają, wzywają Niennę, bo przenosi im siłę ducha i przemienia żal w mądrość. Okna jej domu zwrócone są ku temu, co leży poza murami świata. Siłą i męstwem przewyższa wszystkich Tulkas, przezywany Astaldem, co znaczy walecznym. Ostatni przybył na Ardę, żeby wesprzeć Valarów w pierwszej bitwie z Melkorem. Lubuje się w zapasach i próbach sił. Nie używa żadnego wierzchowca, bo w biegu prześciga każde dwunożne czy czworonożne stworzenie i jest niestrudzony. Włosy i brodę ma złociste, a cerę rumianą. Jego orężem są ręce. Nie troszczy się ani o przeszłość, ani o przyszłość. Jako doradca nie na wiele może się przydać, lecz w przyjaźni jest niezawodny. Jego żona Nessa, siostra Oromego, także wyróżnia się zwinnością i chyżością. Kocha sarny i jelenie, zwierzęta te zawsze jej towarzyszą, gdy wędruje po puszczach, lecz Nessa jest od nich szybsza. Z włosami rozwianymi na wietrze śmiga niby strzała. Uwielbia taniec i tańczy na wiecznie zielonej murawie Valimaru. Orome jest potężnym władcą, nie tak silnym jak Tulkas, ale w gniewie groźniejszym od niego. Tulkas zawsze się śmieje, zarówno podczas zabawy, jak i w boju. Śmiał się nawet walcząc twarzą w twarz z Melkorem, gdy Valarowie toczyli z nim bitwy jeszcze przed narodzinami elfów. Orome kocha krainę Śródziemia i niechętnie je opuściłby, jako ostatni z Valarów udać się w końcu do Valinoru. Dawnymi czasy przeprawiał się często przez góry na wschód i wracał wraz ze swoją drużyną do wzgórz i równin Śródziemia. Jest myśliwym. Tępi potwory i dzikie bestie, lecz bardzo lubi konie i psy myśliwskie. Kocha też drzewa i dlatego nadano mu imię Aldaron, a w mowie Sindarów Tauron, czyli pan lasów. Jego wierzchowiec, Nahar, jest w słońcu biały, a w nocy lśni srebrzyście. Valaroma, wspaniały róg Oromego, dźwiękiem przywodzi na myśl wschód słońca w szkarłatnym blasku albo błyskawicę rozdzierającą chmury.
Granie rogów drużyny Oromego słychać najlepiej w lasach, które Javanna wyhodowała w Walinorze, bo tam właśnie Orome ćwiczy swoich przybocznych i swoje zwierzęta, przygotowując drużynę do trapienia złych stworów służących Melkorowi. Żona Oromego, Vana, czyli wiecznie młoda, jest młodszą siostrą Javanny. Gdziekolwiek stąpnie z zieleni, wyrastają kwiaty i korony ich otwierają się pod jej spojrzeniem. Wszystkie ptaki witają Vanę śpiewem. Takie są imiona Valarów i Valier, władców i władczyń Ardy. Nakreśliliśmy ich wizerunek według świadectw Eldarów, którzy te istoty spotykali w Amanie. Ale postacie, w jakich się one objawiały dzieciom Ilúvatara, chociaż piękne i dostojne, były jedynie szatą okrywającą ich piękno i moc. Wyjawiliśmy tylko cząstkę tego, co wiedzieli niegdyś Eldarowie, ale wszystko to jest niczym w porównaniu z istotą ich bytu, sięgającego w głąb obszarów i epok niedostępnych naszym umysłom. Wśród nich dziewięcioro górowało potęgą i dostojeństwem, lecz jednego trzeba odjąć z ich liczby. Pozostaje więc ośmioro Aratarów, szlachetnych Ardy, Manwe i Varda, Ulmo, Javanna i Aule, Mandos, Nienna i Orome. Chociaż Manwe jest ich królem i suwerenem z ramienia Erdu, wszyscy są równi sobie majestatem i przewyższają ponad wszelką miarę innych, zarówno Valarów jak Majarów i wszystkie istoty zesłane przez Ilúvatara na świat. A zatem Majarowie. Wraz z Valarami przyszły inne duchy, także wcześniejsze niż Ea. Podobne w istocie do Valarów, lecz niższej rangi. Są to Majarowie, pokrewni Valarom, ich słudzy i pomocnicy. Elfowie nie znają ich liczby i niewielu Majarów ma imiona w językach dzieci Ilúvatara. Bo chociaż w Amanie dzieje się inaczej niż w Śródziemiu. Przepraszam. Bo chociaż w Amanie dzieje się inaczej, w Śródziemiu istoty te rzadko ukazywały się w widzialnej postaci elfom czy też ludziom. Najważniejsi Majarowie z Valinoru, których imiona powtarzają się w historii dawnych dni, to Ilmarae, służebnica Vardy, i Eonve, chorąży i herald Manwego, z którego zbrojną potęgą nic się nie może równać na ziemi. Lecz dzieci Ilúvatara najlepiej znają Ossego i Uinenę. Ossę jest wasalem Ulma i włada morzami obmywającymi brzegi Śródziemia. Nie zapuszcza się w głębiny, kocha wybrzeża i wyspy, a także wiatry podległe Manwemu. Lubuje się bowiem w sztormach i śmieje się wśród ryków wzburzonych fal. Jego małżonka, Uinenna, pani mórz, rozpościera długie włosy we wszystkich wodach pod niebem. Kocha wszelkie stworzenia żyjące w słonych wodach i wszelkie rosnące tam rośliny. Ją to wzywają marynarze, bo Uinenna ma władzę uśmierzenia fal i ona to powściąga dzikość swojego męża, Ossego. Numenorejczycy długo żyli pod jej opieką i czcili ją nie mniej niż Valarów. Melkor nienawidził morza, ponieważ nie mógł go ujarzmić. Zostało powiedziane, że w czasach, gdy Valarowie kształtowali Ardę, Melkor próbował wciągnąć do swojej służby Ossego, obiecując mu w nagrodę władzę i królestwo Ulma. Dlatego właśnie szalały na morzach burze, które niszczyły ląd. Lecz Uinenna na prośbę Aulego ułagodziła męża i zaprowadziła go przed oblicze Ulma. Ossę uzyskał przebaczenie i wrócił pod zwierzchnictwo Ulma i odtąd dochowywał mu wierności. Przynajmniej w zasadzie, bo nigdy nie wyzbył się całkowicie brutalności i niekiedy samowolnie rozpętuje wściekłe burze bez rozkazu swojego pana Ulma. Toteż mieszkańcy wybrzeży i żeglarze, mimo że kochają Ossego, nigdy nie mogą mu ufać. Meliana z plemienia Majarów służyła dwóm paniom, zarówno Vanie, jak i Este. I długo przebywała w Lórien, pielęgnując drzewa i kwiaty w ogrodach Irma, zanim przeniosła się do Śródziemia. Słowiki śpiewają o niej, gdziekolwiek się pojawi. Najmądrzejszy z Majarów był Olorin. On także mieszkał w Lórien, lecz wiele wędrował i często odwiedzał dom Nienny. Od niej nauczył się miłosierdzia i cierpliwości. Z Quenta Silmarillion można się dużo dowiedzieć o Melianie, lecz o Olorinie opowieść ta nie wspomina. Olorin bowiem był, chociaż kochał elfów, nawiedzał ich w postaci niewidzialnej lub w postaci jednego z nich, tak że nie wiedzieli, skąd pochodzą piękne wizje i mądre pomysły, które Olorin zaszczepiał w ich sercach. W późniejszych czasach stał się przyjacielem wszystkich dzieci Ilúvatara i litował się nad ich niedolami.
a ci, którzy jego rad słuchali, dźwigali się z rozpaczy i odpychali od siebie wizję ciemności. Nieprzyjaciele. Na końcu trzeba wymienić Melkora, tego co powstaje z mocą. Lecz utracił to imię. Noldorowie, którzy pośród elfów najwięcej ucierpieli od jego złości, nie chcieli go wymawiać i mówili o nim Morgoth, czyli czarny nieprzyjaciel świata. Przez Ilúvatara obdarzony został wielką potęgą, na równi z Manwem. Przypadła mu cząstka siły i wiedzy, danych wszystkim Valarom, ale źle użył tych darów. Roztryfonił siłę na czyny przemocy i tyranii. Pożądał bowiem Ardy i wszystkiego, co na niej istniało. Zazdrościł Manwemu, królewskiej władzy i zwierzchnictwa nad dziedzinami innych Valarów. Był wielki, lecz przez pychę zaczął gardzić wszystkimi poza sobą. Był duchem niszczycielskim i bezlitosnym. Rozum przemienił w przebiegłość, aby znieprawić i naginać do własnej woli każdego, kto mógł mu być użyteczny. Aż stał się bezwstydnym kłamcą. Początkowo łaknął światła, ale że nie mógł go posiąść na swoją wyłączną własność, stąpił przez ogień i gniew w straszny żar i niżej jeszcze w ciemność. Ciemności też używał najczęściej do szerzenia na ziemi zła i grozy, tak, że wszystkie żywe stworzenia musiały drżeć w lęku. Tak wielką miał jednak moc, że niegdyś w niepamiętnej przeszłości współzawodniczył z Manwem i innymi Valarami i przez długie lata panował nad większością Krainardy. Nie był wszakże sam. W czasach swojej wielkości przyciągnął ku sobie wielu Majarów, którzy przy nim zostali nawet w ciemnościach. Innych później znęcił kłamstwami i podstępnymi darami, aby przeszli na jego służbę. Najstraszliwsze duchy pośród jego sług, Valarunkarowie, plagi ognia, znani byli wśród ziemi pod imieniem Balrogów, demonów grozy. Spośród jego sług, którzy mieli imiona, największą moc miał duch zwany przez Eldarów Sauronem lub Gorthaurem Okrutnym. Był on początkowo Majarem w służbie Aulego i zachował wielką wiedzę swojego plemienia. Sauron uczestniczył w złowrogich działach Melkora, czarnego nieprzyjaciela świata, i w jego oszukańczych, chytrych planach. W tym tylko był od swego pana mniej nikczemny, że przez długi czas służył komuś innemu, nie wyłącznie sobie. Z biegiem wieków stał się wszakże jak gdyby cieniem Morgotha i widmem jego przewrotności, idąc w ślad za nim tą samą zgubną ścieżką ku pustce. Na tym się kończy Valakenta. I na tym również kończy się dzisiejszy filmik, czy też audio. Mam nadzieję, że Wam się podobało i życzę Wam słodkich snów i niech Valarowie ześlą Wam przyjemny odpoczynek. Dobranoc.